Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa, za to, że dzisiaj mamy możliwość bycia przed Jego świętym tronem i śpiewania Mu, wołania do Niego wspólnie. Chwała Mu za to. Wiecie, chciałam się też z Wami podzielić taką sprawą, którą też do mnie tak docierała. Też mówię, jak czytam ten stary testament, te dzieje Izraela, to nieraz to jest tak bardzo pokrewne z tym, co dzisiaj się dzieje też na tej ziemi, z tym wszystkim, co nieraz. Wrogowi udaje się wplątać y, dzieci Boże do tego, żeby czyniły podobnie jak wtedy y, Izrael czynił. Wiecie naprawdę, jak czyta się te wszystkie dzieje wyprowadzenia tego Izraela, jak Mojżesz prowadził ten lud, y, to jest coś po prostu niesamowitego, co już wtedy tam się działo. I wiecie, tak do mnie y, dociera coraz bardziej to y, takie wołanie: właśnie, Panie, Jezu, pomóż mi, żebym nie był w gronie tych, którzy czynili tak samo jak wtedy za czasów Mojżesza. Którzy szemrali, którzy narzekali, którzy cały czas podejrzewali, e, bo wiecie, nieraz e, sami możecie tego doznać. Jak wróg próbuje e, wrzucić to w Twoje myślenie, w moje myślenie, jakieś szemranie, podejrzewanie, e, to się dzieje, to możemy odczuwać. I teraz, e, na ile przyjdziemy do naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym tego nie ma, w którym e, będziemy mogli odpocząć od tego wszystkiego i. i Należy iść tylko do Niego i już nie podejrzewać, ale czynić dobro. Chwała Bogu za to, że, że yy, możemy właśnie przychodzić do Jezusa w, i w tej sprawie, i w każdej innej. Wiecie co, może na początku otwórzmy yy, Piątą Księgę Rzeszową. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu chciałbym przeczytać. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni w Arba, naprzeciw Sów, pomiędzy Paran, Tofel, Laban. Haserot i Dizahab. Z Chorebu do Kadesh Barnea jest 11 dni drogi przez góry Seir. W czterdziestym roku pierwszego dnia jedenastego miesiąca Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał. Gdy pobił Sychona, króla Amorejczyków, który mieszkał w Heszbon i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot w Edrei, za Jordanem w ziemi moabskiej Mojżesz zaczął wykładać ten zakon następująco. Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie, już dosyć waszego pobytu na tej górze. Wyróżcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Arba, na Pogórzu i na Nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu. Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać Waszym ojcom, Abrahamowi, Zaakowi, i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich. Wiecie, co tak, kiedy czytałem też te słowa, tak sobie pomyślałem też właśnie i w tym kierunku. Izrael chodził wtedy po tej pustyni. Oni zostali wyprowadzeni z Egiptu. Oni opuścili ten Egipt, przeszli przez Morze Czerwone. E, I poszli w tym kierunku, właśnie, żeby pozyskać, aby posiąść tą e, ziemię obiecaną. I wiecie, w pewnym momencie, właśnie staje ten e, Mojżesz, który przemawia, przemawia słowa Boże i mówi, mówi do nich: Już dosyć waszego pobytu na tej górze, wyruszcie, więc idźcie w stronę gór Amorejczyków. Wiecie, tak się zastanawiałem też nad tym, e, nad tym, właśnie, żeby się nie okazało, że w moim życiu, czy w życiu każdego z nas Nadejdzie taki moment, że my przyzwyczajemy, przyzwyczajemy się w, w cudzysłowie do tej pustyni, że nie będziemy chcieli iść dalej, że, że będzie nam wygodnie, już nauczymy się czegoś tam i w, i w pewnym momencie staniemy. Już dalej nie będziemy już iść. Tak naprawdę wiecie, wołałem do Pana, mówię, Panie Jezu, pomóż też, pomóż mi w tym, żebym właśnie nie stanął nigdy w tym miejscu ale żebym zawsze właśnie pragnął tego, yy, tego, żeby iść dalej za Tobą, do tej ziemi obiecanej, do tej ziemi, do której Ty mnie powołałeś, w której już nie muszę obawiać się, że tam jest coś, coś niedobrze, coś złego, ale w której wiem, co jest. Bo kiedy patrzymy na życie Jezusa Chrystusa, przecież w tej ziemi nie, ma, nie było żadnych obcych bożków, nie było żadnej jakiejś nie, niepotrzebnej chwały, jakiejś chwały nie dla Boga. W całym życiu Jezusa Chrystusa była chwała tylko oddawana Ojcu. Bo nieraz czytamy w Starym Testamencie, czytam to jak Bóg mówi do Izraela, tylko nie czyńcie tak, jak czyniły te ludy, które żyły na tej ziemi. A kiedy patrzę już na ziemię, która jest w Jezusie Chrystusie, tam nie muszę się obawiać, że coś jest nie tak. Tam wszystko jest zgodne z wolą Ojca. Chwała Bogu za to, wiecie, kiedy dalej byśmy... Szli przez ten Stary Testament, to w Księdze Jozuego też podobne słowa w 18 rozdziale możemy czytać. 18 rozdział i tutaj 10 werset: A Jozue rzucił dla nich losy przed Panem Silo i rozdzielił tam ziemię między synów izraelskich, każdemu jego dział. Każdy z synów izraelskich dostał swój dział ziemi. I my też dostaliśmy dział ziemi w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy nie siedli po prostu, że ja nie siadł, żebyś Ty nie siadł, żeby nikt z nas nie siadł właśnie gdzieś w jakimś miejscu, który już stał się w cudzysłowie wygodny, ale żebyśmy szli do tego, do czego powołał nasz, nasz Bóg, nas w Panu Jezusie Chrystusie. I tutaj też w tym 18 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy i zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo i umieścił tam namiot zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity. Pozostało jednak wśród synów izraelskich siedem plemion, którym ich dziedzictwa jeszcze nie przydzielono. Jezu rzekł więc do synów izraelskich, dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć posiadanie ziemi, którą dał wam Pan Bóg ojców waszych? Widzimy, że to stało się dla nich wygodne. Ale Bóg nawoływał, idźcie dalej, idźcie dalej! I niech Pan pomoże dla mnie, dla Ciebie właśnie w tym, żeby iść dalej. Iść dalej za Jezusem Chrystusem, żeby posiadać tą siebie, żeby nie siąść w pewnym momencie. I żeby nie być w takim miejscu, gdzie człowiek już, już dalej nie idzie. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Jeszcze może otwórzmy e e list do Efezjan. To takie też piękne dopełnienie, które też tak do mnie dotarło. List do Efezjan, trzeci rozdział. I tutaj można powiedzieć, w tym rozdziale też możemy czytać e, już jako o nas, w jaki sposób możemy posiąść tą ziemię, w jaki sposób możemy e, poznać i doznawać coraz bardziej Jezusa Chrystusa. Od 14 wersetu, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeniem wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni cał Całkowicie pełnią Bożą, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I tutaj właśnie jest napisane, żeby posiąść tą ziemię, my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy być jedno. My musimy być jedno. No. Bez siebie. Razem nie damy rady, nie, damy, nie ma takiej możliwości, żeby posiąść tej ziemi, aby doznać Jezusa Chrystusa, żeby poznać tą szerokość, długość, wysokość i głębokość. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego niech Pan Jezus pomoże dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie, żebyśmy po prostu mogli w jedności iść dalej, żeby nie dać się dla wroga, który próbuje oskarżyć, który próbuje tylko podrzucać, który próbuje wrzucać jak, jakąkolwiek myśl, byle tylko Cię zatrzymać w tym Boży, Bożym dziele, żeby nie być jedno z braćmi i siostrami. Żeby nie budować się wspólnie na Boży dom. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Amen.